Witam, z tej strony Hałcu, to będzie recenzja kostki Dajan 2x2. Zapraszam. Kostkę otrzymujemy w takim pudełeczku. Dajan Cube to Layer Cube. Wersja 50 mm. Budowa kostki. Najpierw może porównanie wielkości do Fanxi. Jak widzimy, 50 mm. Może zacznę od takiej części informacyjnej. Przy okazji powiem wam, kupiłem sobie, jak widzicie, stakmatę. Nie było unboxingu, ponieważ podczas unboxowania właśnie aparat mi upadł i się wyłączył. Ale przejdźmy do kostki. Kostka kosztowała 50 zł na stronie hipopotam.eu. Zresztą w każdym sklepie, u każdego Allegrowicza kosztuje ta kostka 50 zł. Kostka ma standardowy układ kolorów dajanowski. Może porównam do kostki 50 mm. Jak widzicie, kolory są identyczne, więc pewnie będą się troszkę zadzierać. Kostka ma logo, takie standardowe strójki, jak widzimy. Bardzo głupio to zrobili. Gorzej zrobili to, ponieważ lepiej by było, jakby wymyślili nowe logo na cały klocek. Przejdźmy do poruszania się kostki. Kostka ma bardzo fajny feeling, tak jak w Dajanach Zanchi na czarnym plastiku. Tak jak w tej kostce. Bardzo fajna kostka. Cicha przede wszystkim. Można ją układać na lekcji. Bardzo rzadko może popnąć. Rolling popy nie zdarzają się. Przejdźmy do ścinania zakrętów w tej kostce. Kostka ścina w tą normalną stronę 45 stopni, a w odwrotną tak gdzieś do połowy klocka. No tak. Może pokażę budowę kostki. Budowa jest standardowa, tak jak w Zanchi. Widzimy tutaj krzyżak, krawędź, identyczna jak w Zanchi, no i narożnik. Czekajcie, poskładam. No i mamy kostkę. Kostka posiada śruby regulacyjne na wszystkich 6 ścianach, jak to Dajany mają, każda dobra kostka. Kontrast kolorów, jak się układa, jest bardzo dobry, look head bardzo fajny. Jak się układa, nie można żadnych kolorów sobie pomylić. Jest jeszcze wersja kolorowa tej kostki, nie wiem jak chodzi, jeśli to jest Zan, bo właśnie to jest Zanchi 2x2, to prawdopodobnie może inaczej chodzić. Może ją sobie kupię i przetestuję. Ale ogólnie kostkę polecam w 100%. Kostka jest o wiele lepsza niż kostka Wii, tu wersja pierwsza i druga. Po prostu ją polecam. Na koniec dwa solwy.
Ortegi się nauczyłem. Teraz Friedrichem. No, i to by było w tej recenzji. Się z wami żegnam. Nara.